Co było, co jest i co będzie. Witam, kochani Państwo, na czytaniu z kart Tarota i Lenormanda. Jak widzicie, mamy dzisiaj dwie grupy. Wybierzcie sobie jedną z tych grup. Pierwsza grupa to karty Tarota, ta oto talia i aniołek biały. Druga grupa to karty Lenormanda i serduszko różowe. Wybierzcie sobie, kochani Państwo, jedną z tych grup lub obejrzyjcie oczywiście całe czytanie, a ja Was witam serdecznie wszystkich, którzy tutaj odwiedzają mój kanał. Cieszę się, że jesteście, dziękuję Wam i proszę, wymieniajcie się ze mną Waszą energią, więc piszcie komentarze, którą grupę wybraliście, czy ta grupa rezonuje z Wami. Dawajcie mi lajki, kochani. Z kciuszkiem w górę oczywiście, to bardzo ważne dla algorytmów tego kanału. I bardzo Was proszę, subskrybujcie, jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami. Zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry. A kochani, dostaniecie od YouTube'a powiadomienia o każdej mojej nowej, codziennej premierce z wróżbami kolektywnymi dla Was. Oczywiście robię też wróżby indywidualne. Zapraszam Was serdecznie. Napiszcie e-mail i ja odpiszę Wam o warunkach, cenach, opcjach takich wróżb osobistych, indywidualnych, które są oczywiście inne i dokładniejsze niż wróżby tutaj na kanale kolektywne. Do wróżb indywidualnych potrzebuję Wasze daty urodzenia i zdjęcia oraz konkretne pytania, konkretny problem. Także zapraszam na wróżby indywidualne. Dobrze, zaczynamy. Co było, co jest i co będzie? Zaczynamy od pierwszej grupy, drugą odstawiam. Pierwsza grupa, czyli karty Tarota i tutaj ten oto aniołek. Jak widzicie, aniołków mam dużo, takie uwielbiam, więc zbieram aniołki. Dobrze. Co było, co jest i co będzie z trzech kart? Co było? Co było? Co było, co jest i co będzie. Dobrze, tutaj tematem już jest, wow, królowa mieczy. Być może jesteście tą królową mieczy. To oczywiście jest żywioł powietrza. To jest być może osoba spod znaku bliźniąt wagi wodnika. Jeśli jesteście taką królową powietrza spod tego znaku, to oczywiście jest to mowa o Was. A jeśli nie jesteście spod tego znaku, to znaczy, że powinniście wejść w taką energię, czyli ostra osoba, która jest samodzielna, decydująca, która jest silna, która myśli tutaj na poziomie rozumu, wszystko musi przemyśleć, musi mieć dobry plan działania, jest no nieraz oziębła, ale bardzo intelektualnie sprawna i podejmuje decyzje szybko, zdecydowanie i dąży do swoich celów. Co było? Dziewięć buław. Dziewięć buław, kochani, mówi nam o rezygnacji, zmęczeniu, coś dobiega końca. Czujecie koniec jakiegoś etapu, jakiegoś związku, jakiejś fazy. Jesteście tym zmęczeni i stoicie, jakby obwarowaliście się tutaj tymi buławami i jakby tutaj chronicie się, tak? Skrywacie, chronicie, po prostu jesteście sami.
macie jeszcze chęć do działania, ale czujecie, że to, co teraz robicie, dobiega już końca. Co jest? Trójkąt, być może trójkąt miłosny, albo trójkąt miłości, tak, trzy kielichy. A jeśli nie ma tego trójkąta u Was, bo nie, oczywiście nie u wszystkich w czytaniu kolektywnym tak musi być, to trzy kielichy mówią o radości, świętowaniu, przyjemności, grupie, ludzi, o pozytywnie spędzonym czasu z team, zespołem, tak? Jakaś być może uczta, może macie coś do świętowania lub jest jakiś radosny teraz dla Was czas. Co będzie? Oj, kochani, 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 jakiś smutek, deficyt. Piątka pentakli to oczywiście nędza, brak pieniędzy, brak pracy, bieda, strata, negatywne myślenie na temat pieniędzy, pracy, egzystencji, strach, lęk, szukanie pieniędzy lub szukanie nowej pracy, szukanie nowych szans, ale tutaj jest jakiś niedostatek, tak? No też może to być oczywiście w sprawach uczuciowych niedostatek, deficyt uczuciowy, emocjonalny, tak? Porzucenie, smutek, rozpacz z tego powodu. No niezbyt, kochani, takie pozytywne, optymistyczne czytanie, ale czujecie, że coś dobiega końca. Niby jesteście być może radosne, ponieważ jesteście wolne, czujecie wolność lub macie nowe plany, ale czujecie jakiś niedostatek albo po prostu brakuje Wam pieniędzy lub martwicie się o swoją egzystencję z powodu tego rozstania. Taka grupa pierwsza nam wyszła. Dziękuję serdecznie i zapraszam grupę drugą. Grupa druga, serduszko i karty Lenormanda. Co było? Co było? Co jest? I co będzie? O lala, kochani, ciężkie karty. Tutaj w przełożeniu mamy pozytywny rozwój spraw. Tak, macie nadzieję na pozytywne rozwiązanie problemów, na to, że jeszcze nadejdzie dobry czas. Tutaj chodzi o jakąś podróż. Być może planujecie jakąś podróż lub gdzieś chcecie się przeprowadzić, z kimś spotkać. Co jest? Kosa, nie wiem, rozpacz, cierpienie, zablokowanie kontaktów, blokada, odwołanie tego spotkania. Być może czujecie się coś urażeni, zranieni, zablokowanie tej spraw. I labirynty, czyli trudność wyjścia ze skomplikowanej sytuacji. Jakoś niejasność sytuacji, skomplikowane, niejasne, zakręcone sytuacje, które są oczywiście męczące i nie widać tutaj na razie na horyzoncie rozwiązania. Tutaj pałętacie się, nie wiecie jak rozwiązać te problemy, jak wyjść z tych kłopotów, z tej ciężkiej sytuacji. Szukacie tutaj furtki, by wyjść, na przykład zobaczcie, tutaj jest pięknie tak metaforycznie, że tutaj nawet jest drabina, by tutaj się wspiąć i przejść przez ten mur i wyjść, by dostać się z tego labiryntu, czyli z tych problemów zawikłanych, skomplikowanych, tak? Czyli co będzie? Będzie tutaj szukanie rozwiązań, by wyjść z tych problemów, ale tak jak powiedziałam, nie traćcie nadziei, bądźcie pozytywnej myśli, ponieważ tutaj jest nadzieja i pozytywne rozwiązanie spraw. Dziękuję serdecznie dwóm grupom. Pozdrawiam Was i do usłyszenia
Kochani, już wkrótce.